inwestycja pod nazwą Cieplak Opolski Park Sportu w zasadzie jest prawie ukończona. Obiekt ma już dopuszczenie do użytkowania, więc w najbliższych tygodniach on będzie konsekwentnie udostępniany w zależności oczywiście od scenariusza covidowego. Najpierw zewnętrzne części obiektów, w kolejnych tygodniach maja już te wewnętrzne. Obiekt powstawał, to warto podkreślić, w takich bardzo szczegółowych konsultacjach ze środowiskami sportowymi. Wypowiadali się tutaj i koszykarze, i hokeiści na rolkach, i siatkarze, i piłkarze ręczni. I byliśmy w stałym kontakcie z Polskim Związkiem Alpinizmu. Ta wiedza, która została nam przekazana, ona była wykorzystywana do tego, aby w pierwszej kolejności przygotować koncepcję, a później w oparciu o tę wiedzę powstawała dokumentacja. Dlatego nie boję się tego słowa, aby powiedzieć, że to jest obiekt uszyty na miarę potrzeb sportowców. To jest bardzo profesjonalna ścianka wspinaczkowa, chociaż nie mamy bulderowni, ale choćby taką nowością, która powoduje, że i ta ścianka będzie drożna i nie trzeba się wspinać z asekurantem, są urządzenia Trublu, autoasekuracja. Będziemy mieli 8 takich urządzeń, czyli wspinamy się, jak odpadamy od ściany, no to ta linka nas delikatnie sprowadza na ziemię i jest to bardzo bezpieczne i takie są trendy światowe, także można powiedzieć, że mamy najnowocześniejszy sprzęt w tym momencie na naszej ściance wspinaczkowej. Ścianka ma zróżnicowane stopnie trudności, dlatego że mamy tam duże przewieszenie z jednej strony, jak spojrzymy, które jest naprawdę trudne i nie wszystkim uda się tam wejść. Natomiast na środku choćby mamy urządzenia do wspinania się na czas, to też jest konkurencja olimpijska. Takim nowum w Europie jest podwieszana bieżnia. Mamy też salę judo, jest tutaj wiele powierzchni, które tak naprawdę Opolanie powinni znaleźć swój dom, takie miejsce, do którego chętnie będą ćwiczyć, a my chcemy im to w najbardziej możliwy sposób ułatwić. Na początku czerwca cały obiekt już powinien działać, ewentualnie pod koniec maja. Tak i będzie można skorzystać z tych zewnętrznych boisk, pump tracku, który tam jest, czy choćby tego boiska z rozszerzoną nawierzchnią i z oświetleniem, a wewnątrz fantastyczna ścianka wspinaczkowa, podwieszana bieżnia, wielofunkcyjne boisko sportowe, obiekty do treningu, fitness, tańca, judo i wielu, wielu jeszcze innych aktywności, które można realizować w tym obiekcie.